Cześć, witam cię w kolejnym odcinku sześciennej technomaterii. Słuchajcie, kurczę, znowu coś mi nie idzie nigdy tak, jak bym chciał. Na początek ściągnący się od poprzedniego odcinka test na wyższość trzciny nad kaktusami. Niestety w tej chwili tak, to nie działa. To nie działa, ponieważ rosnący kaktus od razu odskakuje, zanim go ten Terrain Smasher zgarnie, więc absolutnie ten wynik jest miarodajny. Również to, co postawiłem na dworzu, nie działa. To, że ten kaktus się tu znalazł, przypadek, bo go zgarnęło po drodze, jak leciał. Więc no niestety. Za to zrobiłem na moim świecie testowym taki niewielki tor z płynącą wodą i tam wychodzi na to, że jednak faktycznie trzcina rośnie trochę szybciej, bo na 5 kaktusów miałem 11 trzciny czy coś takiego, więc jak najbardziej. Chyba się będziemy musieli przesiąść właśnie na farmę zielonych tyczek. Jednak do końca nie jestem pewien tego faktu, gdyż ponieważ w momencie, kiedy zejdziemy na dół, w tej chwili mamy tak, po pierwsze bardzo fajną wielką farmę kaktusów, więc myślę, że to niestety będziemy musieli zostawić, tylko ją przerobimy do tej farmy kaskadowej z wodą. Za to farmę trzciny będziemy musieli umieścić gdzieś indziej i tutaj też będę musiał wykombinować jakieś dobre rozwiązanie wbrew pozorom, bo ona się nie będzie łamać sama. Teren smasherów bardzo dużo byłoby potrzebnych. Niestety na każdy potrzeba baringota, a ja ferros metala, no tak jak powiedziałem poprzednio, nie mam tyle, więc będziemy musieli z tego zrezygnować, więc w konsekwencji prawdopodobnie jednak będziemy musieli skupić się na dwóch rozwiązaniach, albo na farmie pistonowej, która będzie spychała pistonami kaktusy, albo na żółwiu zbieraczu, co niestety tak naprawdę nie jestem pewien, czy jest dobrym rozwiązaniem, bo żółw, który jeździ, zauważyłem, że w tej wersji, to już też powiedziałem jakiś czas temu, że trochę przycina i spadają FPS z tego powodu. Więc chyba jednak skończymy na pistonach. Chyba, że wykombinuję coś ciekawszego. Właściwie chyba się nie da. Chyba się nie da, bo alternatywą jest tylko farma z forestry, która jest totalnie nieopłacalna. Druga sprawą. Problemem, który mam, jest taki, że jak wiecie, zniknęły mi ikonki z cheat mode'a. A to dlatego, że stało się coś dziwnego. Zobaczmy. Game mode 0. You don't have permission to use this comment. Coś się totalnie skopało. Nie wiem jak, nie wiem jakim cudem, ale świat mi się przestawił w no cheats. Nie wiem jakim cudem. Absolutnie. To jest jakaś, no po prostu jakaś koszada. W momencie, kiedy wejdziemy sobie w NEI, ja tu ostatnio czytałem, macie, zobaczcie, jest cheat mode, receipt mode, no i co? Language sobie, profile receipts, no, zobaczcie, no jest cheat mode i nie mam tych znaczków i nie mogę połączyć między innymi deszczu. To jest złośliwe rzeczy martwe. A rzeczą, którą się dzisiaj zajmiemy, nie będę walczył z farmą, najpierw muszę to rozwiązanie przemyśleć, wymyślić, gdzie je chcę zrobić. I tak, również nie zajmiemy się w tej chwili układami scalonymi, które się tam od jakiegoś czasu kraftują, gdyż ponieważ na razie też muszę to przemyśleć, muszę sobie wykraftować część. I doszedłem do wniosku, że mamy już wyjście na tą stronę, mamy już wyjście na tą stronę, niestety nie mamy wyjścia de facto na górę, a że jest tam dość duża przestrzeń, to chciałbym przynajmniej spróbować znaleźć takie miejsce, w którym można by zbudować klatkę schodową. Podejrzewam, że mogę mieć niewielkie problemy z synchronizowaniem tego wszystkiego, no właśnie, tak, jeśli umieścimy ją tutaj, no to wychodziłby w takim dziwnym miejscu niestety, zaraz koło naszej wieży ciśnień, to nie jest moim zdaniem najlepsze miejsce, więc spróbujemy w tamtą stronę, jednak to co? Tak, mamy taką dziurę, to może ją od razu zakitujemy w takim razie, jakoś tak bardziej ambitnie niż klockiem na wierzchu.
to zamknijmy, bo nam będzie na razie niepotrzebne. Oświadczmy, żeby się na nic nie zespawnowało. Również myślałem przez chwilkę o zrobieniu drzwi w tej skarpie. Tutaj niestety pojawi się taki problem, że jest ona dość niejednorodna. Jeśli tak na nią spojrzymy, zobaczcie. Niby, że już tutaj powinniśmy się przekopać na zewnątrz. Tutaj jakiś trawnik nam się trafił, tak? Ale tu jest koniec. Tam jest znowu ciąg dalszy góry, czyli no, w tym przypadku też raczej nam się to nie uda w sposób, jaki chcemy. Dlatego pomyślałem, jakby tak zrobić pod górkę tu. Ale obawiam się, że skończymy. O, zaraz węgiel. Obawiam się, że skończymy w podobnej sytuacji jak w tamtą stronę, nawet jeśli nie gorzej. Zobaczcie, jeszcze dalej musimy kopać i właśnie żeśmy trafili w jakieś drzewo nieszczęsne. I tu drzewo, i tam drzewo. No, jakby nie patrzeć, to jest dżungla. No, jakby. Tak, tu jest zdecydowanie góra, tutaj też raczej będziemy musieli sobie darować, więc może trzeba wymyślić plan C. Tu by się człowiek chciał dokopać, ale to tak trochę... Ja wiem, znowu pewnie wyjdziemy gdzieś w kosmosie, tak jak tutaj. Zobaczcie, to jest ta, według moich obliczeń, to jest ta dziura, którą minęliśmy wcześniej, jeżeli będziemy próbowali kopać, a może... To jeszcze trzecią próbę podejmijmy. Gdzie jest to moje tajne ukryte wejście pod drzewem? O, podejmijmy jeszcze trzecią próbę zobaczenia, o co chodzi. Węgiel. Naprawdę muszę sobie znowu zainstalować pika najlepiej z Fortune. Niestety, tak. Się przeliczyłem, nie mam modów do zbierania expa. Dobra, powiedzmy, że to miało być tu gdzieś, tak? I tak sobie kombinuję. W momencie, kiedy udałoby się faktycznie wyjść na powierzchnię gdzieś tutaj w tym miejscu, trzeba będzie również sprawić, aby można było wychodzić bez problemu przy pomocy tych schodów bezpośrednio na dach naszego domu. I tak sobie patrzę, że no niestety coś tak trochę średnio. Tu dopiero jest wyjście, tak naprawdę. Czyli nie uda nam się pozbyć tego problemu z wychodzeniem do góry. Jeszcze kawałek. Może tam. Dobra, za którymś razem uda mi się trafić, na pewno. I trafiłem, udało się. I to tak naprawdę będzie gdzieś w tej okolicy. Tutaj mamy tą dziurę w naszym terenie naokoło, przez który byłoby łatwiej wychodzić. Ale niestety muszę wam powiedzieć, że nie, to nie jest miejsce, które spełnia moje oczekiwania wbrew pozorom. Owszem, może kiedyś tutaj zrobię wyjście, zrobię kolejne drzwi, ale jeszcze nie teraz, jeszcze nie dzisiaj. Póki co to tak zostanie, tak, będą tutaj te szyby wydrążone, niech sobie będą później, tak, przecież będę musiał wybrać tą skałę. Jeśli chodzi o tu koncepcję tej klatki schodowej, tak? Dlaczego koncepcja klatki schodowej? Bo po drabinie nie chcę wyłazić specjalnie. Przydałoby się, tak myślę, zrobić to gdzieś tu. Jednak. Bo to jest dobre miejsce. Mamy zaraz obok wyjście, zaraz obok mamy drzwi. No może przesadziłem trochę w ekspresji. Tak, tu będzie normalna podłoga, wbrew pozorom. Schody chciałbym, żeby prowadziły tutaj na górę i to mniej więcej, tylko pytanie jeszcze raz, ile mamy miejsca, tu mamy to w lewo, nie możemy się skierować, bo mamy wieżę ciśnień i prawdopodobnie gdzieś tam również jest ta taka rura, która zaopatruje wodę tutaj na wnętrze naszego domku, więc będziemy się musieli skierować w prawo, ale w tym celu musimy jeszcze, co tu wpada znowu? Ale się zapchało. No dobra, coś będzie trzeba z tym zrobić. Potrzebujemy Birchwood Planksów. Ciekawe, czy mamy jakieś... nie mamy. Mamy Birchwooda dużo i tego się będę trzymał na początek. Schody w samej klatce schodowej, przynajmniej na razie, bo pamiętacie, tam się kiedyś odgrażałem, żebyśmy mieli lepszy system przemieszczania się.
ale jeszcze póki co nie jestem na niego gotowy. Głównie tu chodzi o zasilanie z Industrial Crafta, bo wiemy, że Industrial Craft posiada teleporty. Jednak tak, po pierwsze nie wiem, czy one w ogóle działają w tej wersji, po drugie wiem, że na pewno we wszystkich wersjach, niezależnie od lewej do prawej, wymagają one dość pokaźnych zasobów w energię, czyli prawdopodobnie będziemy musieli wykorzystać co najmniej no MFI. Tak, chyba MFI, bo jak to są, jak są te baterie w tej chwili? Jest CES-u w tej chwili mamy, potem mamy MFI. Tak, to jest MFI, tak, to jest MFI, a później jest MFSU, bo się pojawił przecież jeden nowy blok zasilający w postaci CES-u, który teraz tak trochę zmienił. Wpadłem do dziury. Zmienił trochę skalę w tego, w jaki sposób to wszystko liczymy. Dobra, czyli załóżmy, że chcemy mieć te nasze schodki w tym miejscu i to nie wygląda dobrze. To nie wygląda dobrze i jednak wolałbym jeszcze odrobinę to cofnąć. Pytanie ile? Tutaj będzie krawędź, będzie raz, dwa, powiedzmy trzy kratki do środka, żeby nie było tak widać od razu, że mamy do czynienia z jakąś pochylią. Powiedzmy tu. Dobra. Ups. Będzie trochę tego rzeźbienia tutaj będzie w tej górce. Szczególnie, że nie planuję mieć wyjścia w tej chwili skierowanego tak w jedną stronę, tylko przed siebie. Czyli de facto w tej chwili będziemy musieli jeszcze trochę tutaj zakombinować w międzyczasie, bo potrzebujemy zrobić podest. Podest dla tych schodków tutaj. I również dlatego cieszę się, że w tym miejscu to zrobiliśmy. O, tu będą schodki, tu będzie podest szeroki na 3 i w tym miejscu weźmiemy zakręt. Weźmiemy zakręt, ale tu na środku będzie znajdował się słup. Taki, no nazwałbym go słupem nośnym. Również możemy później w jego miejsce wstawić coś ciekawego, na przykład płynącą wodę albo coś. W sumie wiecie co? Zawsze chciałem wykorzystać jakieś elementy ozdobne z nowej mechaniki Thermal Expansion. Myślę tutaj o tych wszystkich nowych płynach, ponieważ w tej chwili już nie jesteśmy uwiązani. No, nie musimy się przejmować tym, że na przykład nie możemy wylewać niektórych rzeczy. Na przykład możemy w tej chwili chyba nawet wylewać paliwo i ono będzie tworzyło sadzawki niemalże jak woda, więc to jest super. Również Thermal Expansion, ale tu już będą schodki. Już będą schodki. No, się trzymajmy. Trzymajmy się tej konwencji. Nie łammy tej tutaj, no, tej linii. W termalu, no, teraz jak sobie o tym pomyślę, to mogłem zrobić te schodki na przykład z półpłytek. Wiecie, zastanowię się jeszcze nad tym krokiem. Głównie ogranicza nas tu miejsce, ponieważ gdybym nie użył schodków, a użył półpłytek, wtedy... Co ta góra taka kurczę się zrobiła? Strasznie wysoka nagle. No, trzeci rządek układami, jeszcze nie wyszliśmy na powierzchnię. To wbrew pozorom nie jest dobrze. Bo to nam zaburzy koncepcję. Będziemy musieli się na razie... Najpierw... O, dobra, nie jest tak źle. Udało się. A, bo trafiliśmy w taką górkę. Czyli de facto... Dobra, inaczej. Ile będziemy musieli jeszcze tego dostawić? Dużo. Czyli tu mamy tak. Tu mamy więcej. No... Wiecie co? Zrobimy coś takiego. Tu jednak ten bieg schodów będzie znacznie wyższy. Jakoś musimy to zrobić niestety. Również w tej chwili nasunęły mi się wątpliwości, czy dobrym rozwiązaniem byłoby to, co zaplanowałem sobie w pierwszej chwili, czyli albo w ogóle właściwie wiecie co, ta górka tutaj w tym miejscu chyba będzie można zdemontować nawet. Tak naprawdę, bo ona jest troszkę wyższa niż otaczający teren de facto, ale my nie potrzebujemy ani tego otaczającego terenu tutaj na wysokość, ani na cokolwiek. Czyli powiedzmy, że chciałbym to wszystko wyrównać
Zobaczmy, ile jestem w stanie to obniżyć. Chciałbym, żeby to było obniżone nie mniej niż, powiedzmy, dotąd. Czyli raz, dwa, no tak, raz, dwa, może trzy, dwie warstwy, tak, dwie warstwy. Więc zobaczmy, co możemy zrobić z tym faktem. W tej chwili myślę, moglibyśmy użyć filera w tym celu, żeby to wszystko zdemontować. Jednak, żeby użyć filera, oczywiście potrzebujemy mieć stabilny system zasilania MicroJoule, którego nie mamy, którego będziemy musieli stworzyć. Ale najpierw zobaczmy, jaką mamy recepturę na filera. Filer. Tak, w tej wersji on już powinien działać. 2 złote giry. Tak, to wszystko chyba mam. A jeśli nie, to będę zaraz miał. Mamy sticky. Mamy irony. Ciekawe, czy mamy diamantine yellow. Nie mamy. Nie mamy flower. Żółte kwiatki. Na pewno gdzieś się znajdują. Tu mamy diamantine yellow. To głównie dlatego, że nie znajduje się ona, nie jest podłączona do systemu. Tu jest jakaś, myślę, resztka redstone. Ciekawe, co tu robi kobyl. Znowu się coś wpakowało dziwnie w miejsce, nie wiadomo czego. Chyba będę musiał znowu zlustrować cały ten system, co on tutaj tak naprawdę wyprawia. Dlaczego tu się zrobiło nagle tak ciemno? F7 nie kłamie, tu się nic nie spełnia. Dobra, to mamy. Będziemy potrzebowali jeszcze chesta. Z tego co pamiętam. Jednego chesta i coś mi się, kurczę, również zlinkował MI z Ney. Słyszałem, że jest taka opcja, albo że będzie taka opcja, ale kurczę, pierwszy raz ją widzę w działaniu. Filler, crafting table i 2 ink saki. Akurat. To dobrze. Crafting. Nie mamy crafting table, ale crafting table to jest najmniejszy problem, bo jego się robi z drewna, którego mamy dużo. Na początek będziemy potrzebowali i tak kilka czerwonych pochodni, które przerabiamy na landmarki. Jeden landmark sam będzie nam potrzebny do zrobienia tej maszyny. Okej. Jedyną... Cobblestone najpierw, znowu się rozpędziłem. Jedyną wadą tego rozwiązania, które... właśnie sobie uświadomiłem jedną rzecz. To filler filerem, ale pod... Gdzie jest? Co, złota nie wziąłem? Jakiś bezsens. Filler filerem, ale właśnie sobie uświadomiłem, że przecież nie mamy mocy i też nie mamy zmagazynowanej żadnej energii, czyli będzie trzeba zrobić... to i tak się dobrze wpisuje. Energy cell, redstone energy cell. Użyjemy hardened energy cella. Czyli to jest leadstone energy cell frame. Dobra, ogólnie sytuacja wygląda tak. Muszę teraz skraftować to cudo. To jest raz. Później muszę poczekać, aż ono się naładuje. Potem muszę pójść z tym wszystkim na górę, wyciąć część tamtych drzew, bo niestety filer w tej chwili chyba jest ustawiony w taki sposób, że nie wypadają z niego żadne bloki, których odniszczy, tak żebym nie cheatował sobie kopalni przy jego pomocy. I dopiero z tym ruszymy, jak już się tutaj troszkę ogarnę, więc tak jak powiedziałem zaraz wracam. Niestety najwyraźniej w tej serii problem z energią jest problemem przewodnim. To chyba będzie go trzeba dopisać do listy. I kurczę, być może zmodernizować system z reaktorami atomowymi. Może atom to nowy Minecraft Joule. Czytaj, EU nowy, to nowy Minecraft Joule. Można by spróbować użyć na przykład silników z Forestry, tych elektrycznych, do przerabiania EU na Minecraft Joule. Aczkolwiek
Kurczę, nie wiem, nie jestem wcale przekonany. Uranu z drugiej strony też nie mamy aż tyle, żeby się tutaj napędzać non-stop. Zdecydowanie bardziej wolałbym postawić na te źródła energii odnawialnej. Może zrobimy sobie w końcu baterie słoneczne na dachu albo coś, żeby mieć więcej pasywnego prądu za darmo. W każdym razie, niestety nasza kostka energetyczna musi chwilę poczekać, więc przesiądziemy się na trochę bardziej konwencjonalne środki, czyli po prostu zwykłe silniki na węgiel. W międzyczasie okazało się, że coś źle policzyłem i tutaj będzie schodek, co może po części być problemem w momencie, kiedy zechcę ustawić tutaj pole siłowe. Aczkolwiek będzie ono przechodziło jakoś tu, więc tu nie będzie problemu. To sobie od razu obskoczymy za jednym zamachem dwa wejścia. I również pole siłowe będzie stanowiło granicę dla mobów nieprzekraczalną, czyli nie będziemy mieli problemu, że one nam tutaj będą złazić. Mam nadzieję, że nam nie będą złazić, że jak wyjdziemy z zawinkla, to nas krypę nie zaskoczy. Albo coś, ale to jeszcze etap tutaj wyburzenia tej ścianki przed nami. Prawdopodobnie, więc nie ma co się przejmować. Okej, okay. Wyciąłem już trochę lasu. O. Jakieś puste, ciemne pole. O, tak, dobra, wyłączmy to, bo nam laguje. I teraz, jak wygląda sytuacja? W tej chwili chcielibyśmy to wszystko obniżyć o 2, prawda? No to trzeba się tutaj jakoś gdzieś ustawić, te dwie kratki niżej. To najlepiej by się dało zrobić jakoś, kurczę, żeby to zniknęło od razu. Nie wziąłem dirta, wziąłem trochę birchwooda, to powiedzmy, że ma to sens, tak jakoś mniej więcej z grubsza. I to jest druga kratka, tak? Czyli powiedzmy, że nasz filar będzie gdzieś. Zaczynamy z tej strony, bo po prostu nam wygodnie, bo widzimy jeden i drugi koniec. Więc ustawiamy landmark. Zasilamy go czerwonym sygnałem, aby pokazały się linie proste. Czyli, dobra, tu już mamy zrobione mniej więcej. Teraz, gdzie byśmy chcieli to zakończyć? Myślę, że to jest dobre miejsce. Niestety okazuje się, że to nie jest aż takie dobre miejsce, bo tak. Tu jeszcze i tak. Czeka nas terraforming, będziemy musieli przesunąć prędzej czy później ten Nether Portal, bo on tu straszy i w ogóle. Dobra, tu mamy drugi landmark. Trzeci landmark musimy umieścić w miejscu, gdzie będziemy chcieli zakończyć to wszystko i wygląda na to, że to też będzie gdzieś tu, akurat na skraju tej całej góry. Mam nadzieję, że trafiłem w promień. Trafiłem, dobra. Sio przybrzydła liano. Co to jest to? Dlaczego ten pieniek tu stoi i dlaczego jest tylko fragment drzewa? Nie jestem pewien. To chyba była wina creepera. I tak go się za chwilę pozbędziemy. Dobrze, w tej chwili mamy już ustawione nasze landmarki, które nam będą pokazywały co, gdzie i kiedy. Teraz tylko trzeba dostawić do nich maszynę. Możemy już wyłączyć dźwignię, ona nam nie będzie potrzebna. Musimy teraz zrobić sobie małą platformę pod filler. Na początek klikamy prawym przyciskiem myszy, żeby stworzyć obszar, który filler będzie traktował jako taki, który ma wyrównać. I ustawiamy maszynę. Mam żółte linie, żółto-czarne linie oznaczają, że wszystko się udało. Chodźmy odzyskać landmark. Bo jednak tak nie, żebym się martwił o. Nie, żebym się martwił o ilość lapisów, bo tego to akurat mamy dużo. Większym problemem jest redstone, który nam wychodzi regularnie, a którego nie mamy specjalnie żadnego dobrego źródła. Tak jak powiedziałem, dopóki nie skołuję sobie nowego pika z Fortune. Gdzie jest mój landmark? Tam na dole? A, już go podniosłem. Okej. To niestety będziemy musieli tutaj żebrać o każdy skrawek czerwonego proszku. Niestety, dobra, chodźmy teraz. Możemy już uruchomić filler. Stracimy trochę pochodni na tym interesie, no ale trudno. Na początek silniki, które będą dostarczały energię. Wolałbym to zrobić przy pomocy kostki zasilającej, ale no cóż, dobra, czyli na początek tak, bardzo fajnie, że już jest interfejs taki. Co my tu chcemy? Fill, Flattern, Horizon, nie, dobra, zobaczmy Flattern, chociaż nie, Horizon chyba będzie dobre. Jak zacznie kopać dziurę, to będziemy wiedzieli, że coś jest nie tak, bo nie chcemy dziury, chcemy, żeby wyrównał.
I no, łączy się. Swoją drogą, bardzo jestem ciekawy, od której strony zacznie. Nie wiem, czy zaczyna od tej, czy od tamtej. Teraz nie wiem, czy to jest wystarczająco dużo energii, żeby on to w ogóle zaczął wyrównywać. Tak naprawdę. Wiem, że on to robi... O, słyszałem, coś się zniszczyło. Jakieś liście. No. To za każdym tiknięciem widzę silnika niszczą się dwa klocki. Czyli jesteśmy dobrze. Horizon, a może drzewo niszczy? Oj, jak niszczy drzewo, to niedobrze. To ja bym bardzo tego drzewa dżunglowego chciał z powrotem odzyskać. Schodźmy na górę, zobaczmy, o co chodzi. Chyba niszczy drzewo. Zdecydowanie niszczy drzewo. Tak, na 100% niszczy drzewo. Czyli, żeby uratować resztki drewna, musimy szybciutko... Oj, wool. Zaraz poleci wool. Ale pszczołami się nie będziemy zajmowali, bo pszczoły lagują. To się już nauczyłem niestety na własnej skórze przy okazji poprzedniego sezonu oczyszczonej technomaterii. Wszyscy pamiętamy, pasieka była wspaniała, niestety po chwili już ją nie dało grać na tym świecie. Takie były ściny, że ho. Aczkolwiek tam się nawarstwiło parę rzeczy. I generacja energii, i farma drzew, i krowy, i w ogóle. Dobra. A potem mi się świat posypał na sam koniec, więc to już w ogóle była jedna wielka siara. Tak czy inaczej, później w Mistrzach, w momencie kiedy Janek się złapał za pszczoły, to się też okazało, że pszczoły niestety zżerają zasoby, bo generują dodatkowe Tile Entities i dużo, dużo mocy obliczeniowej procesora i RAM i w ogóle. I dlatego pszczoły są w tej chwili B, dlatego w tym sezonie w ogóle się nie będę nimi zajmował. Tak, amen w pacierzu. Aczkolwiek byłoby fajnie mieć znowu pasiekę. Tylko, że no niestety na razie nie. Niestety proces równania tego całego terenu z powodu ograniczonych zasobów energetycznych niestety, obawiam się, że będzie chwilę musiał potrwać. Wiecie co? Żeby nie tracić bez sensu zasobów, skasujmy również jedną warstwę tutaj z góry. Co prawda wydaje mi się, że nie powinno to zostać zniwelowane, ale na wszelki wypadek zrobimy tak. Ustawimy tutaj kontrolnie klocek z drewna. Jeżeli on zostanie, to znaczy, że było wszystko ok i mi się pomyliło. Jeżeli nie, no to znaczy, że dobrze, żeśmy to ocalili. Tak czy inaczej. Ok. To w takim układzie ja tu sobie będę musiał poczekać. W międzyczasie, gdzieś między odcinkami jeszcze będę musiał zakombinować w sprawie tej farmy trzciny. Efekt końcowy, nie martwcie się, na pewno wam pokażę, bo to jest taka rzecz, która się nie może pojawić znikąd nigdy, a na pewno będzie... Po co ja tu ziemię tam wyburzyłem? A na pewno będzie nam prędzej czy później potrzebna. Więc tak, myślę, że w tym odcinku sześciennej technomaterii to już będzie wszystko. Dajcie znać, jeżeli macie tutaj jakiś fajny pomysł na zagospodarowanie tego terenu, tutaj mniej więcej blisko wieży ciśnień, ponieważ uwaga, uprzedzam, że ten narożnik tutaj, ja już mam zaklepany, już wiem, co tu postawię i na razie cicho tajemnica. W sprawie tego to jeszcze chwilę będziecie musieli niestety poczekać. Tak, więc jeszcze raz dajcie znać, co myślicie o... Co chcecie, co byście... O, fajnie, mój filler ma jednak config defaultowy, czyli wyrzuca wszystkie zniszczone bloki. Co nie jest fajne. Chociaż z drugiej strony, wiecie co? Tak się zastanawiam... Nie da rady go wykorzystać do farmy trzciny. Owszem, będzie niszczył tą trzcinę, ale w jaki sposób my ją później będziemy zbierali. To się totalnie nie opłaci. Tak czy inaczej, jeszcze mnie czeka, widzę, wizyta w konfigu i przełączenie tej opcji, bo to jest zbyt OP. Do zobaczenia w kolejnym odcinku sześciennej technomaterii. Cześć!